Dzień dobry. Czy mnie widać i czy mnie słychać? O, dziękuję serdecznie. Witamy w tegorocznym webinarium Solidarnej Szkoły. Nazywam się Aneta Derda, jestem koordynatorką programu Solidarna Szkoła w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj jest z nami dr Jakub Kufel z ECS-u, który poprowadzi to spotkanie. Jakub Kufel jest politologiem, jest historykiem, który pracuje m.in. właśnie w Europejskim Centrum Solidarności, autorem podręczników, które być może Państwo znają. Będzie z nami też Agnieszka Wichrowska, również z ECS-u, edukatorka, która w razie czego będzie też mogła odpowiedzieć na Państwa pytania na czacie. Ja także na czacie będę cały czas. Zanim oddam głos Jakubowi, chciałabym powiedzieć troszeczkę o zmianach w Solidarnej Szkole. Wiem, że duża część Państwa to są osoby, które były członkami projektu Solidarna Szkoła w poprzednich edycjach, nie tylko w obecnej, ale są też osoby, które w programie nie są. Państwa także witam serdecznie. Mam nadzieję, że wyciągną Państwo coś dla siebie. Witamy też uczniów, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym nagraniu. Jeżeli chodzi o Solidarną Szkołę, tak jak Państwo dostawali w mailach i mam nadzieję, że te wszystkie maile do Państwa dotarły, mamy zmianę na czas kwarantanny, w związku z czym na stronie programu solidarna.co.org.pl są zadania dla uczniów do pracy samodzielnej. Ja będę oczywiście Państwa prosiła o kontakt ze mną i informacje, w jakim stopniu udaje się Państwu te zadania zrealizować. Te zadania oczywiście muszą być okrojone i nie wszystko to, co planowaliśmy, uda nam się zrobić w tym roku. Z tych 10 ścieżek, które proponowaliśmy na początku, wybraliśmy trzy, które wydawały nam się najprostsze do samodzielnego wykonania przez uczniów. Jeżeli możemy Państwa jakoś wesprzeć w tych działaniach, to oczywiście bardzo proszę o kontakt mailowy ze mną aneta.derda@co.org.pl. Mój adres mailowy oczywiście jest także na stronie programu. Ja zaraz tę stronę w międzyczasie, jeżeli ktoś tam jakimś cudem nie dotarł jeszcze z uczestników programów, wrzucę na czat. O, witam serdecznie, jest też Bytom, jest Szczecin, są też, widzę też znajome nazwiska i nie tylko. Jeszcze zanim przejdziemy do mięsa, czyli do tego, co przygotował dla nas Jakub Kufel, chciałabym powiedzieć, że no niestety nie możemy zaprosić Państwa w tym roku do Gdańska na podsumowanie z powodu kwarantanny, natomiast przygotowujemy dla Państwa podsumowanie internetowe projektu. Jeszcze nie mamy do końca opracowanej formuły, na pewno będziemy mogli jednak Państwa zaprosić na jakieś działania i na to dać taką przestrzeń uczniom, żeby mogli pokazać swoje dokonania, co zrobili i jak to w tej chwili udało się mimo trudności, co zrobić i jak to wykonać. Poza działaniami z Europejskim Centrum Solidarności i w ramach Solidarnej Szkoły, jako CEO też serdecznie zapraszamy na inne nasze webinaria. Zapraszamy też serdecznie na stronę Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie też są materiały dla Państwa do pobrania. Na stronie samej Solidarnej Szkoły są też materiały archiwalne, z których można oczywiście zawsze korzystać. Ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, ale uprzedźmy pytanie, które na pewno padnie po webinarium dzisiaj wieczorem albo jutro w ciągu dnia dostaną Państwo maila z materiałami z webinarium i z linkiem oraz instrukcją, jak pobrać zaświadczenia. Mam nadzieję, że uda się tak zrobić, że będą osobne zaświadczenia, że oczywiście będą zaświadczenia dla nauczycieli, ale też będą osobne zaświadczenia dla uczniów, którzy biorą udział, więc jeżeli będą chcieli takie zaświadczenie sobie wygenerować z logiem
co, to zapraszamy serdecznie. To przyjdzie w osobnym mailu, przyjdzie też instrukcja i materiały, które dzisiaj się podczas webinarium pojawią. Nie wiem, dajemy sobie tę furtkę, że być może my prześlemy to jutro, bo jak to podczas webinarium jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze coś ciekawego padnie, co chcielibyśmy dodać, podsumować i takie już zbiorcze podsumowanie móc Państwu wysłać. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania odnośnie Solidarnej Szkoły projektu, ja jestem cały czas na czacie. Agnieszka Wichrowska z ECS-u także będzie troszkę z nami tutaj czuwała nad nami. No i oddaję głos Jakubowi Kuflowi. Jakubie, jesteś? To dajmy chwilkę na połączenie się. O, witaj Jakubie. Wszystkich Państwa. Tak, ja się wyłączam, nie będzie mnie widać ani słychać, ale cały czas będę z Państwem, także proszę pisać na czacie. Dzięki, Jakubie, oddaję Tobie głos. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło się z Państwem spotkać tutaj akurat w takiej formie. Mam nadzieję, że to nasze webinarium też będzie satysfakcjonujące dla Państwa. Czy mógłbym tylko prosić o informację, z jakiej miejscowości Państwo są, czy są Państwo nauczycielami, uczniami? Forum jest jedynym takim elementem sprzężenia zwrotnego dla mnie, więc pewnie kilka pytań Państwu będę z chęcią zadawał. Z Torunia, z Żyrardowa, ze Straszyna. Toruń jest mi bardzo bliski, ponieważ tam studiowałem przez wiele lat, też pracuję na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracuję też w Europejskim Centrum Solidarności, więc być może Państwo mieli okazję odwiedzić wystawę stałą. To jest też bardzo ważne miejsce dla nas pracy i edukacji. Też tutaj Pani Aneta wspomniała o podręczniku, to tylko Państwu pokażę, że ukazał się już podręcznik do pierwszej klasy Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, którego jestem współautorem. Dzisiaj dostaliśmy pozytywne recenzje, więc być może jeżeli Państwo uczą w liceum, będziemy mieli okazję też w takiej formie się spotkać. Ja podobnie jak Państwo też jestem nauczycielem, czy byłem nauczycielem przez kilka lat, prowadziłem zajęcia, też byłem związany z edukacją Montessori. Jestem historykiem i politologiem. Bardzo lubię też pracować z nauczycielami, z uczniami, bo to Państwo jako nauczyciele są tymi, którzy przekazują wiedzę, a uczniowie, którzy uczestniczą w spotkaniu takie jak takich uczniów potrzebujemy, ponieważ no, Państwo rozwijają swoją wiedzę dodatkowo mimo tych trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ja też z myślą o Państwa potrzebach przygotowałem dla Państwa taki skrypt. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo przeczytać całą literaturę przedmiotu na dany temat, że pewne rzeczy mają charakter szczegółowy. Państwo prowadząc lekcje też muszą znać całą historię od starożytności do czasów współczesnych. Ja jestem historykiem, który zajmuje się przede wszystkim okresem po 1945 roku, a w sposób szczególny myślą polityczną opozycji, a także kwestią transformacji systemowej, także w wymiarze społecznym. Stąd pomyślałem, że dobrym tematem będą obrady Okrągłego Stołu, ale nie tylko w takim wymiarze historycznym, ponieważ współcześnie Państwo też na pewno zwrócili uwagę na pewne analogie, z którymi mamy do czynienia obecnie. Tych analogii nasuwa się kilka. Przede wszystkim jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną. Nasza scena polityczna jest podzielona dosyć mocno. W 1989 roku też ten podział dwóch stron był bardzo silny. Ten podział jest związany też, czy okoliczności, jakie mamy, także są nadzwyczajne, prawda? Nadzwyczajne w ówczesnych czasach było zagrożenie ze strony wkroczenia wojsk Związku Radzieckiego na terytorium Polski w momencie, kiedy toczyły się obrady Okrągłego Stołu. Obecnie mamy do czynienia trochę z innym zagrożeniem epidemiologicznym. Natomiast emocje, jakie w sytuacjach nadzwyczajnych pielęgnują, czy udzielają się obu stronom,
mają bardzo duży wpływ na podejmowane decyzje polityczne. I tak jak przed 89 rokiem, gdyby zapytać opozycję po stanie wojennym, czy jest możliwość kompromisu z władzą komunistyczną, która w praktyce nie dotrzymała porozumienia społecznego. Państwo pamiętają, że w Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie sierpniowe, które miało charakter umowy społecznej i ta umowa w okresie stanu wojennego została zerwana. Więc nadzieje co do intencji drugiej strony, czyli strony władz, ze strony opozycji była naprawdę minimalna. Właściwie na początku stanu wojennego opozycjoniści w drugim obiegu piszą, że nie ma możliwości porozumienia z władzą. I ten paradygmat z czasem zaczyna się zmieniać, ale zaczyna zmieniać się także po drugiej stronie. Proszę sobie wyobrazić dysponentów takiego reżimu, który wprowadza stan wojenny, który odpowiada za różnego rodzaju sytuacje, które miały miejsce w kraju, który jest też naciskany przez różnego rodzaju struktury siłowe, który otwiera się na możliwość dialogu z opozycją, zdając sobie sprawę z tego, że może to być trudne także z punktu widzenia ich pozycji i ich roli w systemie. Obecnie też wydaje nam się niemożliwe porozumienie obu stron, prawda? Partie, które powstały, czy dwie główne partie opozycyjne, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, to są partie już nowego typu. Ten konflikt między nimi nie ma charakteru postsolidarnościowego, ponieważ w przeciwieństwie do tego, z czym mieliśmy do czynienia w latach 90., nasza scena polityczna nie dzieli się na partie postsolidarnościowe i postkomunistyczne, ale to są tak zwane, w politologii mówimy, że to są catch-all parties, czyli ich apel jest skierowany do szerokiego grona odbiorców i bardzo ważne jest, aby uzyskać jak największe poparcie społeczne, ponieważ taka jest praktyka wyborów. Te wybory są też zmediatyzowane, media odgrywają bardzo istotną rolę, ale także istotną rolę w konflikcie. Państwo na pewno włączają sobie wiadomości albo fakty na TVN i widzą, jak głębokie różnice są także w przekazie informacji i w jaki sposób obie strony, czy ja tu nie chciałbym za bardzo skupiać się i stawiać po której stronie tego konfliktu politycznego, natomiast widać daleko idące manipulacje też w przekazie informacji, wiadomościach, które do nas docierają. I teraz my w tym czasie, w którym się znajdujemy, staramy się odnaleźć w tej sytuacji, w której ograniczone są nasze swobody demokratyczne. Kontekst wyborczy jest też dosyć istotny, ponieważ mamy uczestniczyć w legitymizacji władzy, a mamy pewne także obawy o swoje życie, o swoje zdrowie. Więc to wszystko sprawia, że ta emocjonalność sporu jest jeszcze większa. Ja bym chciał, żebyśmy sobie cofnęli się właśnie do 89 roku i wniknęli troszkę w głąb. Nie prześlizgajmy się po tej historii na zasadzie takiej prostej narracji, opowieści po kolei, co było. Państwo zresztą mogą doskonale wyczytać te rzeczy w różnego rodzaju podręcznikach, literaturze, przekazują te informacje na lekcjach, dowiadują się tego. Natomiast chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się intencjom obu stron i zastanowili się, jak było możliwe w ówczesnej sytuacji, że doszło do jakiejkolwiek formy porozumienia pomiędzy stronami. Ja też dla Państwa przygotowałem taki krótki skrypt i po zajęciach Państwu zostanie przesłany. To jest, proszę potraktować to jako takie working papers, taki esej, w którym staram się przekazać główne tezy, które będziemy omawiać sobie podczas dzisiejszych zajęć. Też chciałbym Państwu zadawać kilka pytań, tak żebyśmy byli w pewnym dialogu podczas naszego spotkania, żeby to nie było tak, że tylko ja będę przekazywał treści. Mamy forum, na którym Państwo będą w stanie także odpowiadać na pytania, tak żebyśmy sobie skonstruowali wspólnie narrację. Mam też troszkę literatury przy sobie i pewnie część książek Państwu jest znanych. Ja też od czasu do czasu odświeżam sobie wiedzę na ten temat. Na pewno taką podstawą, jeżeli chodzi o 89 rok i Okrągły Stół, są prace profesora Antoniego Dudka, którego Państwo teraz pewnie widzą często w telewizji. Reglamentowana rewolucja to jest taka absolutna klasyka, ale polecam zerknąć też na historię polityczną Polski. Ona jest aktualizowana. Ona jest od 89 roku, ale tam najczęściej te informacje dotyczące Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych są najbardziej precyzyjnie podawane.
Bardzo dobra książka i dosyć wartościowa, ważna, jeżeli chodzi o wybory czerwcowe, to jest książka Pauliny Kodoni, Wybory czerwcowe 1989 roku. Tutaj nawet profesor Dudek mówi, że to jest daleko nowsze są ustalenia niż z jego książki o reglamentowanej rewolucji właśnie. Polecam też książkę Tomasza Kozłowskiego Anatomia rewolucji, ona wyszła w zeszłym roku. Tutaj Tomek, kolega też z Instytutu Pamięci Narodowej, napisał książkę o transformacji służb też w 1989 roku. Bardzo wartościowa i ważna książka. Ale my też jako Europejskie Centrum Solidarności byliśmy współwydawcami takiej książki jak Psychologia Okrągłego Stołu. I tutaj, jeżeli chodzi o tą lekturę, to na pewno poszerza nam wiedzę w oparciu nie tylko o historię, ale poszerza cały kontekst wiedzy na temat tego, jak obie strony dochodziły do tego kompromisu i z czego to wynikało, z jakimi aspektami też musiały się obie strony zmierzyć. Teraz pierwsze pytanie takie, które chciałbym zadać Państwu, zanim sobie zaczniemy spotkanie i taką narrację wspólną. Jaki Państwo mają stosunek do Okrągłego Stołu? Czy te zmiany, które miały wówczas miejsce, odczytują Państwo jako pozytywne, czy skutki, to do czego doprowadzi Okrągły Stół, porozumienie z komunistami, Państwo uważają, że mogło się dokonać w zupełnie inny sposób? Jak Państwo do tego sporu, do tego kontekstu podchodzą. Z jednej strony możemy powiedzieć, że była to pokojowa rewolucja, prawda? Że warto jest prowadzić dialog. Stracona szansa, pewnie mówimy tutaj o wielu osobach, które zostały wykluczone w procesie transformacji. Jak Państwo obserwują, jak wyglądają wskaźniki bezpieczeństwa społecznego, to odczucie ludzi, to te zagrożenia, z jakimi musieli się zmierzyć, takimi jak wykluczenia, bezrobocie i tak dalej, utrata pracy albo przestępczość na masową czasami skalę, właściwie ona, te wszystkie wskaźniki wzrastają do 2001 roku. Tam w tym momencie mamy do czynienia z odbiciem, perspektywa integracji europejskiej i modernizacji, i efekt reform też wpływa na to, że to poczucie bezpieczeństwa nasze wzrasta. Na pewno te wydarzenia są obarczone wieloma takimi emocjami, prawda? Mamy do czynienia z białą legendą Okrągłego Stołu, gdzie mówimy, że właściwie ten Okrągły Stół był takim pokojowym przejściem, gdzie obie strony wykazały się dojrzałością. Z drugiej strony mówimy też o tym, że to była, czy słyszymy takie głosy, że to była zdrada narodowa, że ktoś się dogadał za plecami Polaków, prawda? Że Solidarność, tak jak tutaj pani Beata pisze, nie skorzystała z tego dziedzictwa. Proszę zwrócić uwagę na inną kwestię, ja też analizowałem to od strony naukowej. Jeżeli chodzi o sam program Solidarności, ta transformacja w wymiarze takim liberalnym też nie pokrywała się z oczekiwaniem części działaczy Solidarności dotyczące zmian. Jeżeli Państwo wezmą do ręki program Samorządna Rzeczpospolita z 1981 roku, to zobaczą Państwo, że Solidarność jako organizacja opowiadała się za gospodarką mieszaną i część z tych zmian, które miały wówczas miejsce, doprowadziły do wykluczenia wielu osób. Teraz proszę sobie zerknąć na ten drugi slajd, który przygotowałem. Ta grafika, którą Państwo widzą, kiedyś w takiej książce pod redakcją o Okrągłym Stole, Okrągły Stół 20 lat później, 10 lat temu wydaną przez wydawnictwo Adam Marszałek, zamieściliśmy tą grafikę na okładce. Nie znamy autora, jeżeli ktoś z Państwa zna autora tej grafiki, to z chęcią byłbym wdzięczny, gdyby się Państwo podzielili. Proszę zwrócić uwagę, co autor grafiki miał na myśli. Mamy dwie strony i to nie mamy tutaj złudzeń co do tego, która strona jest wilkiem, a która strona jest zającem. Dwie strony tańczące przy okrągłym stole, prawda? Tych narracji jest wiele. Ta akurat pokazuje, że jedna strona chciała wciągnąć do współodpowiedzialności drugą i obarczyć ją za sytuację w państwie. Właściwie ją pochłonąć, a w praktyce przedłużyć sobie rządy. Ale ta sytuacja nie jest taka oczywista. Zapominamy o trzeciej narracji. Jedna z narracji, która jest najbardziej powszechna, mi jest, przyznam szczerze, najbliższa, to taka, że Okrągły Stół był przykładem pokojowego rozstrzygania konfliktu i tak naprawdę w ówczesnej sytuacji był najlepszym rozwiązaniem, zważywszy, że zakończyły się te rozmowy sukcesem, który nastąpił dzięki wygranym wyborom czerwcowym.
Druga narracja, dosyć powszechna i teraz stosowana, że okrągły stół był zdradą, a tak naprawdę ten kompromis, nie trzeba było doprowadzić do kompromisu, a przejęcia właściwie władzy i rozliczenia komunistów z tej z przeszłości sprzed 89 roku. Ale zapominamy o trzeciej narracji, która im dalej odchodzimy od tych wydarzeń, tym coraz mniej jest przez nas pamiętana. Dla wielu osób okrągły stół był pewnym kompromisem, ale dotrzymanie jego postanowień już po sformowaniu rządu przez Tadeusza Mazowieckiego było błędem, ponieważ należało dokonać pewnego przyspieszenia w związku z tym, że sytuacja w bloku wschodnim także się zmieniała, tak? I pewna zachowawczość doprowadziła do tego, że dokonano petryfikacji, czyli ugruntowania tego poprzedniego reżimu. O czym tutaj mówię? Różnego rodzaju resorty siłowe, brak rozliczenia z przeszłością, a później tak naprawdę rozliczenie, które było w taki wyrywkowy sposób i przypadkowy traktowane i właściwie nigdy do niego ostatecznie nie doszło. Więc są trzy dominujące narracje, które w debatach o okrągłym stole się przewijają. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie przeanalizowali kontekst ówczesny, żebyśmy w pełni, z pełną konsekwencją byli w stanie sformułować też własną opinię. Czy okrągły stół był sukcesem? Co z tamtego okresu możemy uznać za pozytyw? Co należy pielęgnować jako wartość? A co być może należy odrzucić? Co należy uznać za błąd polityczny? A co przyczyniło się do tego, że żyjemy obecnie w wolnym i demokratycznym państwie? Na kolejnym slajdzie Państwo widzą podstawowe takie tezy, jakie się pojawią podczas naszego dzisiejszego spotkania. Ja zebrałem kilka rzeczy, tak żeby Państwu uporządkować pewne treści. Opowiemy sobie o kryzysach, które nazywamy przejawami oporu społecznego. Z oporem społecznym mamy do czynienia wtedy, kiedy ludzie sprzeciwiają się władzy, na przykład wychodzą na ulicę. To jest też symptom rozkładu dyktatury. Te procesy najczęściej mają charakter samoistny. Opór społeczny jest czym innym niż opozycja. Opozycja musi mieć zorganizowany charakter. Działalność opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, właściwie opozycji politycznej, liczymy dopiero od drugiej połowy lat 70., gdzie ta opozycja sposobem legalnym domaga się obrony praw człowieka i zmian reformy tego systemu. Ogromną rolę też w PRL-u odegrał Kościół katolicki. Przed tym, jak opozycja polityczna mogła otwarcie formułować swoje programy, Kościół katolicki odgrywał rolę takiego drogowskazu moralnego. Nie możemy zapominać, że w okresie, kiedy tej opozycji nie było, ludzie szukali też punktu odniesienia innego niż władza komunistyczna i to też jest dosyć istotne. W przypadku rozkładu dyktatury komunistycznej, czy my mówimy jako politolodzy często o erozji legitymacji, czyli komuniści tracą z czasem poparcie. Trzeci element to reorientacja polityki zagranicznej, czyli kontekst międzynarodowy. Kontekst międzynarodowy, czyli przede wszystkim dojście do władzy Gorbaczowa, pierestrojka, która otwiera pewną możliwość na przeprowadzenie reform i zmian. Znaczy doktryna Breżniewa, która mówiła o ograniczonej suwerenności państw bloku wschodniego, przestała obowiązywać w takim zakresie jak na przykład w latach 60., czy w latach 70., czego przykładem chociażby było wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Nie możemy zapominać też o pogorszeniu się nastrojów społecznych w drugiej połowie lat 80., które było związane z coraz gorszą sytuacją gospodarczą i olbrzymim naciskiem społecznym na władzę, brakiem legitymacji, obawą przed tym, że ludzie praktycznie nie wezmą udziału w wyborach, że władza nie tyle nie będzie miała już żadnego poparcia, co nie będzie w stanie go nawet wymusić. Kolejny element to proces deregulacji. Na pewno Państwo się spotkali z czymś takim jak uwłaszczenie nomenklatury. Proszę zwrócić uwagę na to i o tym piszą też autorzy, którzy analizują dogłębnie władzę komunistyczną, że
ideowi komuniści, tak naprawdę, jeżeli mieliśmy z takimi w ogóle do czynienia, nie możemy o nich mówić już od okresu rządów Edwarda Gierka, czyli od lat 70. Tam już nastąpiło daleko idące, nastąpiły przywileje dla nomenklatury, które sprawiły, że była ona, czy działacze partyjni byli nastawieni na to, żeby korzystać też z dobrodziejstw tego systemu poprzez różnego rodzaju zmiany. I proszę zwrócić uwagę na to, że w drugiej połowie lat 80. komuniści będą otwarci na wszelkiego typu przemiany w zakresie gospodarki, na której oni będą w stanie także skorzystać, prawda? PZPR był biletem do lepszego życia. No, można było powiedzieć, że dla części, no, dla dużej, zdecydowanej części nomenklatury legitymacja PZPR umożliwiała wiele przywilejów, które działacze partyjni mieli, prawda? Jak ważne w tym procesie jest ta erozja legitymacji. Ona się dokonała tak naprawdę w latach 70. Proszę zobaczyć, że legitymacje partyjne są oddawane po powstaniu Solidarności. Legitymacja przechodzi na rzecz Solidarności. To Lech Wałęsa mówi w całej Polsce, następnego dnia nie idziemy do pracy. I ludzie tak naprawdę nie idą do pracy i czekają na decyzję, prawda? Strajk jako element nacisku na władzę. Jak ważnym elementem jest prawo do strajku i prawo do swojej reprezentacji, którą odzwierciedlały wolne związki zawodowe. Ale tak, żeby przejść po kolei, proszę zwrócić uwagę na to pierwsze zjawisko, żebyśmy sobie omówili. Opór społeczny. Kiedy władza jest delegitymizowana? Delegitymizowana jest wtedy, kiedy głosi, że przemawia w interesie robotników, a do tych robotników strzela, prawda? Kiedy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją? W 1956 roku, ale także w grudniu 70 roku, prawda? Ta delegitymacja władzy była bardzo silna i bardzo trudno było przywrócenie tej legitymacji przez Edwarda Gierka. Co więcej, proszę zwrócić uwagę na to, że część opozycji intelektualistów popierała władzę komunistyczną w Polsce. Przełomem dla środowisk intelektualnych był 68 rok. I w tym momencie cała akcja taka antysemicka, zmuszenie intelektualistów do emigracji sprawiła, że część z nich traci takie nadzieje na to, że ten system można zreformować. No i lata 70., prawda? Władza zaczęła tracić monopol, ale kto przejmuje ten monopol? Czy możemy powiedzieć, że opozycja już przejmuje monopol na rząd dusz w Polsce? Na pewno nie mieliśmy z tym do czynienia od początku lat 70. Nawet w drugiej połowie lat 70. opozycjonistów po powstaniu Komitetu Obrony Robotników, czyli po czerwcu 76 roku, było tak naprawdę niewielu. Ja chciałbym, aby można było sprzedać taką historię, też zajmuję się akurat, pisałem książkę na temat myśli politycznej opozycji, że ta myśl polityczna opozycji docierała w drugiej połowie lat 70. do robotników. Nie mamy badań, które to pokazują. Tak naprawdę robotnik, nawet takie pismo kolportowane w zakładach pracy, nie miało aż takiego szerokiego oddziaływania, żeby mówić, że ludzie sprzeciwiali się w sposób otwarty rządom Edwarda Gierka. Ludzie sprzeciwiali się tym rządom wówczas, kiedy doszło do kryzysów gospodarczych. Pierwsza połowa lat 70. to okres względnego dobrobytu. Proszę zobaczyć, z jakim dobrobytem teraz współcześnie mamy do czynienia, prawda? Władze też są w stanie formułować różnego rodzaju programy socjalne, a społeczeństwo chłonie możliwość też korzystania z tych programów, prawda? Też legitymizuje władzę poprzez zwycięstwo w kolejnych wyborach. Ale proszę sobie przypomnieć, co się dzieje w drugiej połowie lat 70. Tam nie tylko dochodzi do kryzysów gospodarczych, czego przykładem jest czerwiec 76 roku i wystąpienia w Ursusie, Radomiu, pobicia robotników, powstaje opozycja intelektualiści, którzy już w 68 roku, po 68 roku mają pewną traumę związaną z tym marcem. Oni do końca nie byli w stanie wtedy stworzyć struktur, które im się udało stworzyć po 76 roku. Powstaje Komitet Obrony Robotników i tam opozycja zaczyna walczyć, dokładnie, Komitet Obrony Robotników zaczyna walczyć o prawa człowieka.
prawa człowieka jako narzędzie nacisku na władzę. Proszę zobaczyć, jak ktoś z Państwa był w Europejskim Centrum Solidarności, w ostatniej sali mamy taką instalację prawa człowieka we wszystkich językach świata. Dlaczego prawa człowieka są ważne? Bo to jest wspólny mianownik dla działalności opozycji w całym bloku wschodnim. Macierewicz z Kuroniem w jednej organizacji opozycyjnej, prawda? Oni reinterpretują, później reinterpretowali swoją przeszłość, ale tak naprawdę widać było, w jaki sposób opozycja jest w stanie w słusznej sprawie ze sobą się porozumieć. Lata 70. to też, druga połowa lat 70. to też pluralizm opozycji, powstają różne organizacje opozycyjne, które formują różne strategie działania. Na przykład Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela mówi już nie tylko o prawach człowieka, ale na przykład o prawie narodów do samostanowienia. To jest pójście krok dalej, prawda? Nie mówmy już o tylko o prawach człowieka, przyznajemy się do tego, że jesteśmy opozycją polityczną, nie obawiamy się represji, zresztą za czasów Gierka to były raczej ciche represje, zamknięcia na 48 godzin czy głuche telefony, nie były to procesy takie jak pamiętamy z okresu stalinowskiego, natomiast opozycja coraz odważniej mówi o kolejnych postulatach programowych. KPN mówi, najpierw odzyskajmy niepodległość, prawda? W rewolucji bez rewolucji Moczulskiego mamy zapisane wprost. Dopiero po odzyskaniu niepodległości, w sposób pełzający oczywiście, nie wystąpieniem zbrojnym, ale przejęcie przez instytucje niezależne, my dopiero możemy decydować o innych aspektach programowych. I czy wystarczy nam opozycja? Czy wystarczy nam opór społeczny? Proszę zwrócić uwagę też, jak ogromną rolę odegrał Kościół. Wybór Jana Pawła II, pierwsza pielgrzymka do Polski, słowa Jana Pawła II, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, prawda? Ludzie mogli się policzyć, zobaczyli, że mają sankcję etyczną, na przykład ze strony Kościoła. No i te wszystkie elementy złożyły się na powstanie, na taką genezę Solidarności, tego powstania, tego ruchu społecznego, który doprowadził do procesu legitymizacji. Strajk w Stoczni Gdańskiej, sierpień 80 roku, robotnicy protestują, to początkowo w obronie Anny Walentynowicz, ale kim była Anna Walentynowicz? Była działaczką wolnych związków zawodowych, prawda? Czyli protest już od samego początku ma charakter polityczny, 21 postulatów, ta tablica, która wisi na wystawie stałej w Europejskim Centrum Solidarności, pokazuje, unaocznia, o co walczyli robotnicy. To nie były tylko kwestie gospodarcze. Te postulaty miały wbrew pozorom po części także wymiar polityczny. Własna reprezentacja związkowa przy braku podmiotowości w okresie PRL-u było takim wyrazem oczekiwań ludzi. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego ludzie przystępują tak masowo do związku, jakim była Solidarność. Dlatego, że Solidarność nie jest tylko związkiem zawodowym, ale przede wszystkim jest ruchem społecznym. W jaki sposób się dokonują te zmiany? W 80 roku podczas strajku pokojowo. Znowu kolejne doświadczenia wyciągnięte sprzed 10 lat, prawda? Negocjacje, czyli mamy intelektualistów, którzy wspierają robotników. Intelektualiści wspierając ich sprawiają, że te negocjacje mają taki bardziej sformalizowany charakter. Jesteśmy w stanie uzyskać jakieś decyzje po stronie władz. Władze przyciśnięte też w pewnym sensie do muru godzą się na te postulaty, ale uwaga, już wówczas wiedzą, że nie będą ich dotrzymywać, tak? Że umowa społeczna jest tylko umową na papierze, że jedna strona liczy na pewne pozytywne zmiany, a druga tak naprawdę rozpoczyna przygotowania do wprowadzania stanu wojennego. I lata 80-81, samoświadomość, kształtowanie kultury demokratycznej, prawda? Ten proces bez tej samoświadomości lat 80-81 nie mógłby się dokonać. Pierwszy zjazd Solidarności, wyraz dokładnie, to było też takie hasło dosyć jasne, albo ręka podniesiona na władzę zostanie nam odcięta, prawda? Czyli mamy ten straszak, proszę zwrócić uwagę. Mimo tego powstaje Solidarność, Lech Wałęsa zostaje, jego władza jest legitymizowana, bo jest wybrany przez przedstawicielstwo całego związku, prawda? Można spierać się co do tego, jaka była rola, jaki był konflikt, że mógł dokonać takiej decyzji, a nie innych, ale zostaje wybrany w demokratycznych wyborach przez przedstawicielstwo podczas pierwszego zjazdu. Uchwalony jest program wspólny. Ten moment uchwalenia programu Samorządu Rzeczpospolita można porównać do takiego momentu, ja zawsze porównuję, Państwo też pewnie uczą o tym na historii, ja lubię porównywać do okresu, do Konstytucji 3 maja.
z tego względu, że to był wyraz też procesu demokratycznego, ale wyraz głębokiego dialogu. Mandat poparcia miał zarówno Lech Wałęsa, jak i uchwalony program, który ukształtował się podczas dyskusji bardzo szerokiej, szeroko transmitowanej. Prawie 10 milionów ludzi przystępuje do Solidarności, oddaje swoje legitymacje i co się dzieje w 1981 roku? Wprowadzany jest stan wojenny, prawda? Wprowadzony jest stan wojenny przez generała Jaruzelskiego, z którym Solidarność ma za 9 lat dyskutować i się spotykać przy okrągłym stole. Może nie przy okrągłym stole, ale ma prowadzić dialog o zmianach, prawda? Z człowiekiem, który przecież doprowadził do wojny ze społeczeństwem. Salę dotyczącą stanu wojennego na wystawie właśnie nazywamy wojną ze społeczeństwem, ponieważ Jaruzelski poprzez wprowadzenie stanu wojennego właściwie zaprzepaścił możliwość zdobycia jakiejkolwiek legitymacji. Ten reżim, jako politolodzy, możemy nazywać reżimem autorytarnym wojskowym, prawda? On nie wymusza już poparcia takiego jak Gierek, że ludzie mają wychodzić i skandować imię Jaruzelskiego. Tu władza jest podtrzymywana tylko i wyłącznie siłą i to się nie zmieni także w drugiej połowie lat 90. Stąd ta erozja poparcia, proszę zwrócić uwagę na to. I teraz dwie strategie opozycji po wprowadzeniu stanu wojennego najważniejsze. Długi marsz, to znaczy budujmy struktury, a w przyszłości być może odzyskamy władzę, a drugi szybki skok, czyli rozpocznijmy strajki w całej Polsce i wówczas w ten sposób i tak siłowo przejmiemy władzę, skoro władza sama nie chce nam jej oddać, prawda? Pierwszy aspekt, tak, mamy za sobą, czyli delegitymizacja, jak Państwo widzą, delegitymizacja jako forma oporu społecznego, także zaprzepaszczenia możliwości realizacji umowy społecznej poprzez przeprowadzenie stanu wojennego. Powstanie opozycji demokratycznej, która przejmuje rząd dusz Solidarności, którą ludzie będą popierać mimo tego, że zostanie zdelegalizowana, ale co to znaczy w praktyce, prawda? Lech Wałęsa otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla, ludzie nie popierają nadal władzy, trwają w podziemiu, pomoc dla Solidarności, pisma drugiego obiegu podtrzymują ich w tym całym systemie oporu. Kolejna rzecz, pierestrojka. I teraz, żeby nie strywializować tematu, to nie jest tak, że my ani z jednej strony trudno byłoby nam dokonać takiej transformacji, gdyby nie doszło do zmian w całym bloku wschodnim. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na to, że Michał Gorbaczow przeprowadzając pierestrojkę dał pewne zielone światło na zmiany w bloku wschodnim, z których Jaruzelski od samego początku nie chciał wcale korzystać, prawda? To nie było coś takiego, że komuniści w Polsce nagle powiedzieli, no tak, no to skoro już mamy zielone światło, to może dogadajmy się z tą opozycją. Wręcz przeciwnie, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie stanu wojennego bardzo długo obawiały się Solidarności i tego, że mogą być rozliczone za ten stan wojenny, mimo tego, że on przebiegał stosunkowo bezkrwawo, mówię stosunkowo w wymiarze tego, że mógł doprowadzić do jeszcze większej tragedii, prawda? Więc proszę zwrócić uwagę na to, że nawet kierownictwo KCPZPR zwróciło uwagę na to, że jest pewna przestrzeń do zmian, szczególnie gospodarczych. Te zmiany gospodarcze przebiegały od początku, czyli jakby to zielone światło dla zmian gospodarczych było zawsze szybsze niż dla zmian politycznych. Można powiedzieć o sprawności, ale pytanie, czy ta sprawność powinna być doceniona, tak? Na czym polegała ta sprawność? Że sprawnie udało się przeprowadzić akcję wojskową, gdzie działacze Solidarności zostali internowani, chociaż i tak to trwanie w podziemiu i ten opór aż w takiej mierze, tyle PiS z drugiego biegu, które wychodziło, Tygodnik Mazowsze wychodził w takim nakładzie, że my życzylibyśmy sobie tego, żeby pisma, tygodniki obecnie ukazywały się w takich nakładach i docierały do takiego, do takiej grupy odbiorców. I teraz, kiedy nastąpił ten przełomowy moment? Taka zmiana paradygmatu myślenia opozycji o tym, że nie dogadamy się z Jaruzelskim, nastąpiła dopiero w drugiej połowie lat 80. Adam Michnik w 85 roku pisze taki artykuł, takie czasy rzecz o kompromisie i główna jego teza dotyczy tego, że być może w przyszłym kontekście politycznym międzynarodowym jest możliwość
dialogu z reformatorsko nastawioną częścią aparatu komunistycznego, tak, czy aparatu władzy. Tylko znowu Państwo wrócą głową do tego wilka i zająca, prawda? Wilk, jakim był zapewne Jaruzelski, pomyślał sobie tak. Na początku być może dokonam kooptacji. Co to było zjawisko kooptacji? Dołączę sobie tych działaczy opozycji, którzy są mi na rękę, skompromituję ich przez to udziałem we władzy, a sam zyskam, przydłużę sobie legitymację. Prawda? Czyli jego intencje od samego początku, i to wynika z dokumentów, z analiz i tak dalej, nie były od samego początku jakby, on nie chciał oddawać władzy, tak? To nie ma tutaj żadnych innych przesłanek, żeby twierdzić inaczej. Natomiast Solidarność była ruchem refleksyjnym. Większość działaczy była zgodna co do tego, że dyskusje, rozmowy z władzami komunistycznymi mogą nastąpić dopiero wtedy, kiedy Solidarność zostanie zalegalizowana. Bo kim był Lech Wałęsa? Był osobą prywatną, prawda? Zalegalizowana Solidarność, czyli z kim władze chcą rozmawiać tak naprawdę. Czy to byłoby możliwe bez zmiany paradygmatu myślenia opozycji? Na pewno nie. Ale musiała jeszcze dojrzeć do tego strona komunistyczna, prawda? Dokładnie, to zgadzam się z panem Adamem. Gdyby nie było problemu w państwie, nie byłoby możliwości mowy o dialogu. Proszę zwrócić uwagę, też przeanalizowałem nastroje społeczne i takie badania socjologiczne, które były prowadzone też przez partię, przecież władza miała świadomość. Tak naprawdę większość osób sytuację zaczęła oceniać jako złą właściwie w 1987 roku, to już jest 70% osób. Proszę zwrócić uwagę nawet, że zwolnienie więźniów politycznych nastrojów tych nie uspokaja i te nastroje społeczne są z czasem, w drugiej połowie lat 70. coraz gorsze. I do czego te nastroje społeczne też prowadzą? Do różnego rodzaju wystąpień. Zaraz powiemy sobie o strajkach wiosennych i letnich 1988 roku. Natomiast co jest jeszcze istotne? Proszę zwrócić uwagę na kolejny slajd, czyli rozkład aparatu partyjnego. Na czym polegał ten rozkład? Przede wszystkim rozregulowanie centrum decyzyjnego i rywalizacja wielu grup biurokratycznych, czyli takich grup, które chcą skorzystać na tych zmianach. A może ta gospodarka też jest dla nas korzyścią finansową, tak? To też jest jeden taki istotny aspekt, który należy brać pod uwagę. Drugi aspekt to niezależna polityka Alfreda Miodowicza, który stoi na czele państwowych związków zawodowych. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że to on rzuca wyzwanie Lechowi Wałęsie i to on sam wychodzi przed szereg i chce dyskusji z Lechem Wałęsą. Państwo pamiętają debatę Wałęsa-Miodowicz, z jakim skutkiem się zakończyła. Takim skutkiem, że Lech Wałęsa znowu się pojawił na ekranie telewizorów, który pokazał, że Solidarność wcale nie odpowiada za tą sytuację w państwie, wbrew temu, co starali się propagandowo udowodnić właśnie komuniści, a z drugiej strony też pokazał się jako lider, który jest w stanie, czy ma pomysł na zmianę sytuacji w państwie, prawda? Jest coś takiego też, i to Antoni Dudek o tym pisał, jak zmęczenie materiału. Ludzie już byli po prostu przemęczeni tą władzą. Widzieli, że właściwie ta władza nie daje im żadnych perspektyw na jakąkolwiek zmianę. Maraz społeczny był tak daleko idący, że właściwie protesty były już tylko wypadkową nie tylko spraw gospodarczych, ale tego zniechęcenia społeczeństwa. Co więcej, proszę zwrócić uwagę na to, że nie było strony solidarnościowej i komunistów, ale rodzi się nowa opozycja, która ma młodzi ludzie, którzy mają zupełnie inne rzeczy i zupełnie inne postulaty programowe, które dotyczą ochrony środowiska, chociażby tematy, które były wcześniej niedostrzegane, prawda? Ruch Wolność i Pokój, Pomarańczowa Alternatywa, cała kontrkultura, która w tym czasie się rozwija, cały kontekst, gdzie ani Solidarność dla części osób, ani władza już właściwie nie jest ich reprezentacją, prawda? Rafał, Państwo tu na bieżąco komentują, ja też zerkam sobie i tak właśnie jestem ciekawy też Państwa opinii na różne tematy. Zwróciłbym uwagę tylko na tą erozję i finałem erozji były właśnie te strajki. To były dwie fale strajków. Pierwsza fala to były strajki wiosenne, które właściwie nie zakończyły się jakimś określonym rezultatem. Natomiast wiele
pokazały zdolność mobilizacyjną także Solidarności, prawda? Zdolność mobilizacyjna Solidarności polegała na tym, że władze były już przyciśnięte, czy widziały, że Solidarność jest w stanie zmobilizować bardzo duże grupy osób do tego, żeby występować też, uciekać się do strajku i ma poparcie społeczne. Więc mimo tego, że pierwsza część strajków została zakończona bez rezultatów, to władze są zmuszone do podjęcia dialogu. Mimo tego, że jak Państwo przyjrzą się dokumentom partyjnym, to Jaruzelski cały czas tłumaczy, że rozmowy z Solidarnością to nie ma być nasza kanosa, czyli my nie chcemy się ukorzyć, ale my tak naprawdę chcemy zapewnić sobie kilka miesięcy spokoju na przeprowadzenie przede wszystkim wyborów do Sejmu, prawda? Jeżeli ta frekwencja byłaby poniżej 50% w wyborach do Sejmu, które się zbliżały, erozja legitymacji dla władzy byłaby bardzo daleko idąca i właściwie niemożliwa do odzyskania. Kolejna rzecz, fatalna sytuacja gospodarcza i możliwość otworzenia się na wsparcie ze strony Zachodu, prawda? Bez Solidarności byłoby to kompletnie niemożliwe. Oczywiście komuniści nie chcą się zgodzić na legalizację Solidarności, ale przyjęto takie ogólne stanowisko w sprawie pluralizmu związkowego, które miało być przedyskutowane i dyskutowano na ten temat przede wszystkim przy okrągłym stole. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten okrągły stół był dla obu stron tak zwaną ucieczką do przodu. Lech Wałęsa jako lider Solidarności był już troszkę naciskany przez środowiska niepodległościowe, przez środowiska młodzieżowe. W tym czasie trwało wiele protestów, które byłyby trudne do rozładowania, właściwie mogłyby tylko eskalować. Rodziła się nowa opozycja, Federacja Młodzieży Walczącej, prawda, już miała zupełnie inne sprawy programowe. Anarchiści, którzy w ogóle nie uznawali żadnej władzy, uważali, że każda władza im właściwie przeszkadza. Więc ta legitymacja, ci kontestatorzy okrągłego stołu, to też był ważny kontekst, w których toczyły się rozmowy, prawda? Nie tylko kryzys gospodarczy, społeczny, polityczny, zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego, ale ogromna fala strajków, która miała miejsce też w czasie obrad okrągłego stołu. Proszę zerknąć sobie na to, w jakiej sytuacji znaleźli się Jaruzelski i Wałęsa. Wałęsa naciskany przez dużą czy część środowisk niepodległościowych, też mający ciągle najszersze poparcie społeczne, ta grupa, która dyskutowała przy okrągłym stole, to była większość, ona miała poparcie, miała legitymację. Tutaj też argumenty takie, że tutaj jakaś część opozycji reformatorsko nastawiona dogadała się z władzą, żeby na tym skorzystać, są daleko idącym także mitem, prawda? Ja też czytałem książki Rafała Ziemkiewicza, na przykład Michnikowszczyznę, gdzie on stawia tego typu tezę, gdzie pokazuje, że właściwie tylko część aparatu się dogadała i właściwie ten system został przesunięty. Większość działaczy to było związane z Komitetem Obrony Robotników, a nie na przykład ze środowiskami niepodległościowymi. Kilka artykułów też powstało na temat tego, kto uczestniczył w obradach okrągłego stołu i jakie to były środowiska. Wcale nie było tak, że środowiska, które były nastawione niepodległościowo, nie uczestniczyły przy okrągłym stole. Było tylko część środowisk, które kontestowały ten okrągły stół, ale na pewno nie były one większością. Więc mamy ten cały kontekst, prawda? Potrzeby legitymacji, zrobienia kroku do przodu. Z drugiej strony Jaruzelski też był dosyć mocno naciskany przez aparat biurokratyczny. To w tej książce, jak Państwu przeczytałem sobie, Psychologię Okrągłego Stołu, tą książkę, którą Państwu polecałem, najciekawszy wydaje mi się właśnie esej Wiktora Osiatyńskiego Obrady Okrągłego Stołu w Polsce. On na kilka rzeczy zwrócił uwagę. Zwrócił uwagę przede wszystkim na takie kwestie psychologiczne, prawda? Z jednej strony Solidarność, przystępując do obrad Okrągłego Stołu, startowała z pozycji takich, żeby się dogadać, żeby zmienić sytuację w państwie, a przeszła do pozycji nacisku. A władze, strona partyjna, przeszła od pozycji nacisku do tego, żeby znaleźć jakiś kompromis. Dlaczego? Osiatyński zwracał uwagę na zjawisko takie psychologiczne. Solidarność na początku walczyła przede wszystkim o legalizację.
tak naprawdę przystępując do rozmów okrągłego stołu, chodziło tutaj, w jaki sposób da się zalegalizować Solidarność i na co musimy się zgodzić, żeby komuniści się na to wyrazili zgodę. Natomiast druga strona, przystępując do dialogu, chciała przede wszystkim wciągnąć opozycję w współodpowiedzialność za sytuację w państwie, chciała legitymizować swoją władzę poprzez wybory i chciała wsparcia ekonomicznego. I przystępując z pozycji siły, tak naprawdę z czasem musiała od niej odejść. Dlaczego? Ponieważ z wszystkich dokumentów wynika, że działacze partyjni naciskali na obradujących przy okrągłym stole, aby nie szli na zbyt daleko idący kompromis. A z czasem oni wręcz się wyemancypowali i szli krok dalej niż oczekiwania szczególnie betonu partyjnego, który się obawiał zbyt daleko idących zmian. Tak naprawdę dyskutowano w zespołach, prawda? Państwo znają ten kontekst okoliczności okrągłego stołu. Trzy główne zespoły dotyczące reform politycznych, pluralizmu związkowego, gospodarki i polityki społecznej nie wyczerpywało całej formy rozmów przy okrągłym stole. Przy okrągłym stole spotkano się dwa razy, na początku i na końcu tak naprawdę. Też kilka razy montowano ten okrągły stół. Władza raz pokazała, że będzie rozmawiać z opozycją, a później ten stół został zlikwidowany. To był taki element straszaka, też trochę wciągnięcie opozycji i próba jej kompromitacji. Ale debatowano przede wszystkim w wielu podstolikach, które dotyczyły spraw szczegółowych. To Solidarność walczyła o to z czasem, żeby podczas rozmów okrągłego stołu możliwie najwięcej rzeczy położyć na tacy, prawda? Dokładnie, tutaj z panią Beatą się zgadzam. Osiatyński pisze tak w swoim eseju, jeszcze dzisiaj go czytałem, to jest bardzo ciekawe. Reformiści i działacze Solidarności kończąc obrady mówili jednym głosem my i oni. To jest dokładnie zawarte w wnioskach z jego eseju. O co tutaj chodzi? My się dogadaliśmy, a oni, czyli kontestatorzy okrągłego stołu i działacze partyjni, którzy obawiają się reform. Proszę zwrócić uwagę na taki kontekst, który często jest przerysowywany. Czyli obrady, dyskusje toczone w Magdalence. Tam picie alkoholu, zdjęcia, fraternizacja i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że przy normalnych spotkaniach nie wszystko każda strona była w stanie rozstrzygnąć. Zresztą w tym eseju jest to wprost napisane, że sprawy dotyczące górnictwa były postawione przez stronę solidarnościową szczególnie mocno po to, że przedstawiciele podczas rozmowy przy tym podstoliku chcieli pokazać robotnikom czy górnikom, że oni twardo walczą o ich interesy. Jak Państwo sobie otworzą porozumienie okrągłego stołu, to tak naprawdę większość tego porozumienia to protokół rozbieżności, prawda? O czym to świadczy? Może to świadczy z jednej strony o tym, że właściwie przez ten cały okres od lutego do kwietnia w większości spraw Solidarności i opozycji i stronie komunistycznej nie udało się w większości spraw rozstrzygnąć. Ale może to świadczyć o tym, że one zostały odroczone do czasu zajęcia się tym w okresie czy w systemie po 4 czerwca, dokładnie. Tutaj z panem Adamem się zgadzam. Nie wszystkie sprawy szczegółowe możliwe były do rozstrzygnięcia w tak krótkim czasie, każda ze stron walczyła o każdy dzień. Proszę zwrócić uwagę, że każdy dzień to większa ilość strajków, która miała wówczas miejsce, naciski na władzę. Osiatyński pisze jeszcze jedną rzecz i z nim należy się zgodzić, bardzo ważną. To znaczy każda ze stron w pewnym momencie powiedziała sobie tak, nie jest możliwe już zerwanie obrad, ale było kilka momentów kryzysowych, tak? I teraz myśląc sobie o dialogu, musimy znać kontekst. Dialog to nie tylko i wyłącznie pokazanie, że znajdziemy jakiś punkt wspólny, ale ucieranie pewnych spraw, które mogą doprowadzić nawet do zakończenia rozmów, prawda? A mimo tego udało się dokończyć to spotkanie porozumieniem. Wcale nie musiało do tego dojść. Państwo sobie zerkną na slajd. To są trzy takie główne osie sporu. Pierwsza oś to ordynacja wyborcza.
Przede wszystkim ordynacja wyborcza dotyczyła tego, że Solidarność miała się zgodzić na niedemokratyczne wybory, prawda? To było dosyć trudne. Solidarność zgodziła się, ale pod warunkiem, że te wybory miały być ograniczone do jednej kadencji. Druga strona, rząd miał, chciał mieć wpływ na to, kto konkretnie będzie reprezentował opozycję. Dlatego wybory początkowo nie miały mieć, taka była propozycja rządu, charakteru rywalizacyjnego. Propozycja rządowa była taka, podzielmy się Sejmem, ale w taki sposób, że ta część mandatów będzie dla was, a inna dla nas, prawda? Czy to tam 60, 65%, 67%, te dyskusje się toczyły. Ile mandatów może dostać maksymalnie strona solidarnościowa? Natomiast Geremek zwrócił uwagę na coś bardzo ważnego. My godzimy się na 35% pod warunkiem, że to będą mandaty rywalizacyjne. Dlaczego? Bo Solidarność potrzebowała legitymacji i to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego to było tak istotne? Proszę zobaczyć na to, że podjęto też decyzję o jednej liście krajowej i to solidarnościowi działacze nie wystawili swoich przedstawicieli, a ludzie masowo skreślili przedstawicieli komunistów z listy krajowej. To znaczy, że zdelegitymizowali ich poprzez akt wyborczy, prawda? Znając rezultat, oczywiście mówimy, no tak, działacze Solidarności zdobyli wszystkie mandaty w Sejmie i wszystkie za wyjątkiem jednego w Senacie. Ale proszę zastanowić się, czy w momencie, jak dyskutowali przy okrągłym stole nad tą kwestią, czy tak musiało być. Wcale tak nie musiało być, a obawy były jeszcze większe. Dlaczego? Ponieważ bardzo ważną kwestią, i tutaj to było ważną osią sporu, w ogóle z taką intencją komuniści przystępowali do rozmów z Solidarnością, że my możemy zgodzić się ewentualnie na to, że Solidarność będzie w jakiś sposób zalegalizowana, możemy pomówić o pluralizmie związkowym, to był taki wytrych, który nie mówił o relegalizacji, ale o tym, że możliwe będzie działalność też innych związków zawodowych, pod warunkiem, że wy zgodzicie się na prezydenta z silnymi kompetencjami, prawda? I znowu tu kolejny argument, jak ma być wybierany prezydent? Zgodzono się ostatecznie na to, że ma być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone dwie izby, czyli Sejm i Senat, prawda? Czyli nie ma pełnej legitymacji. Oczywiście to było stanowisko zarezerwowane dla Jaruzelskiego, który przy okrągłym stole nie zasiadał, ale był jego konstruktorem i to dla niego miało być to stanowisko przewidziane, prawda? Znowu historia nam mówi, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe jednym głosem większości, a co by było, gdyby nie został wybrany, prawda? Dokładnie. Przede wszystkim, jak Państwo prześledzą sobie różnego rodzaju wywiady z działaczami komunistycznymi, oni przyznają wprost, łącznie z Jerzym Urbanem, myśmy myśleli, że Solidarność dostanie w Senacie może z 70% maksymalnie, a w Sejmie to właściwie połowę mandatów, może 3/4, prawda? Nikt nie pomyślał, że zdobędą właściwie wszystkie mandaty. Komuniści wystawiali na listy ludzi znanych, takich, którzy nie byli skompromitowani przez ten poprzedni system, dlatego że myśleli, że ludzie zagłosują na znane twarze. Wcale tak nie było. Ale cofnijmy się jeszcze do obrad okrągłego stołu. Najważniejszy punkt przełomowy to te dyskusje na ten temat, że Solidarność godzi się na prezydenturę Jaruzelskiego pod warunkiem, że zostanie wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, ale Kwaśniewski wysunął podobno też sam z siebie propozycję wolnych wyborów do Senatu. I to był punkt też przełomowy. Tak? Kilka było takich momentów przełomowych, ale to był właśnie jeden z nich. Wolne wybory do Senatu stwarzały możliwość tego, że to będą wybory kontraktowe, ale do jednej izby wyższej wolne. Przez to możemy zobaczyć, jakie są realne nastroje społeczne i czy ludzie będą nas popierać, prawda? Więc można było powiedzieć, że te osie sporu były dosyć istotne, ale udało się ten spór przezwyciężyć. Z tego eseju, który sobie przytaczamy, właściwie jedna historia też jest bardzo ciekawa. I tutaj właśnie Osiatyński zwraca uwagę na taką sytuację, z którym mieliśmy też do czynienia, która często jest bagatelizowana w literaturze przedmiotu. Oprócz Solidarności i strony rządowej i tak zwanej koalicyjnej i oprócz przedstawicieli duchowieństwa, którzy odgrywali istotną rolę w zakresie komunikacji, w ogóle przystąpienia do obrad okrągłego stołu jeszcze przed samym okrągłym stołem, rolę trzeciego gracza chciał odgrywać OPZZ i Miodowicz.
I tak naprawdę Miodowicz dążył do storpedowania tego porozumienia, też starając się populistycznie mówić, że on jest za ludźmi, za robotnikami i tak dalej, prawda? Że nie chciał właściwie podpisać tego porozumienia i żądał nawet podczas ostatnich obrad przy okrągłym stole, żądał, że to on, najpierw mieli się wypowiedzieć działacze rządowi, działacze Solidarnościowi, a potem miał wystąpić on, a nie Geremek. I w pewnym momencie Solidarność kompletnie nie chciała się na to zgodzić, bo nie chciała pokazać, że OPZZ jest trzecią stroną przy obradach okrągłego stołu. Jak sobie porównamy trójkątne stoły na przykład, albo w innych krajach, ta strona związkowa, związków państwowych też była graczem istotnym przy okrągłym stole, ale tutaj nie było aż tak mocno wyeksponowana. Ale Miodowicz chciał odgrywać rolę tego trzeciego gracza. I teraz zadzwoniono, oczywiście skontaktowano się z Jaruzelskim, przerwano obrady, to Państwo mogą zobaczyć jeszcze przed samym podpisaniem porozumienia, zapytano Jaruzelskiego, no co zrobić w takiej sytuacji? Trzeci miał wystąpić Geremek, ale tutaj Miodowicz chce wystąpić, Jaruzelski powiedział, że ma wystąpić tak naprawdę. A strona solidarnościowa nie chciała się na to zgodzić, powiedziała, że nie podpisze tego porozumienia. I tutaj Oświatyński przytacza taką historię, której ja wcześniej w takim zakresie nie znałem. I przytacza taką historię, że Ireneusz Sekuła, wszyscy przeszli sobie do kuluarów i Ireneusz Sekuła, wicepremier odpowiedzialny za gospodarkę, powiedział, że przypomina mu to anegdotę o Immanuelu Kancie, który pewnego dnia szedł jedną z wąziutkich uliczek Królewca i musiał się zatrzymać, spotkawszy nieznajomego idącego w przeciwnym kierunku. Jeden z nich musiał przepuścić drugiego. Nigdy nie ustępuję durniom, oświadczył nieznajomy. A ja wręcz przeciwnie, odparł Immanuel Kant i odsunął się na bok, aby go przepuścić. I Aleksander Kwaśniewski powiedział, może zrobimy w ten sposób. Oczywiście Geremek zabrał głos i powiedział, że mimo tego, że ma prawo do zabrania głosu, to prosi Alfreda Miodowicza. Państwo mogą sobie zobaczyć ze stenogramu, obrad tak wynika, Miodowicz zajmuje głos, ale udało się nawet tego typu spory ambicjonalne przezwyciężyć. Tu nie chodziło już o decyzję. Porozumienie właściwie było podpisane. Chodziło o ogłoszenie punktów tego porozumienia i nawet w takich krytycznych momentach te dwie strony były w stanie zrobić krok w tył, jak Lech Wałęsa mówi, czy krok w bok, żeby zrobić dwa kroki do przodu. I tutaj ta refleksyjność po obu stronach była też bardzo istotna, prawda? Czasami mówimy, przydałaby się taka refleksja naszym elitom politycznym i być może jest to doświadczenie, z którego warto korzystać. Anegdota, ale jednak pewne rzeczy nam prezentuje. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o sam punkt, samo porozumienie, co udało się wynegocjować. Wolne wybory do Senatu, 35% mandatów, o które mogli się starać kandydaci Solidarnościowi, kadencja prezydenta na 6 lat, miał być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, likwidacja Rady Państwa, też zgoda na ten pluralizm związkowy na rejestrację Solidarności. I można powiedzieć, że przyjęto takie ogólne stanowisko w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych. Dlaczego to było ogólne stanowisko? No bo większość rzeczy była w protokole rozbieżności. Jakich najważniejszych rzeczy nie udało się osiągnąć? Właściwie nie udało się ograniczyć zakresu nomenklatury w gospodarce i to było takie najbardziej dotkliwe, ponieważ no, to właśnie nomenklatury po porozumieniu okrągłego stołu, ono postępowało. Komuniści korzystali z tej sytuacji, że mogli zakładać swoje firmy i tak dalej. Kolejna rzecz, nie udało się uzgodnić reformy prawa i sądownictwa. Sądownictwo i procesy od stanu wojennego, właściwie kodeks karny w dużej mierze pozostawał bez zmian, prawda? Nie udało się stworzyć żadnych podstaw do samorządu terytorialnego, mimo tego, że dla Solidarności, co wynika z programu Samorządna Rzeczpospolita, te samorządy były bardzo istotne i tą samorządność można było wynegocjować na poziomie zakładów pracy, prawda? Ten trzeci sektor, czy ta samorządność miała należeć do zakładów pracy, a nie do władz samorządowych jako takich, być może to byłoby też dobrym rozwiązaniem, ale tu nie udało się tego uzgodnić, ani także przełamać w pełni monopolu w środkach masowego przekazu. To było tym bardziej przykre, że no ta cenzura jeszcze funkcjonowała długo po porozumieniu okrągłego stołu, prawda? Natomiast co udało się wynegocjować i co było bardzo istotne? Przede wszystkim udało się podjąć decyzję o tym, że te wybory będą kontraktowe po części wolne. Co więcej, udało się przyjąć
ordynację wyborczą i tutaj komuniści nie lawirowali zbyt daleko, prawda? Można było też mieć obawy, że po tym porozumieniu też komuniści nie będą chcieli dotrzymać tego kontraktu, no bo może naciskani też przez beton partyjny mogli pomyśleć, a teraz zrobimy po swojemu, prawda? Już nie ma, nie rozmawiamy przy okrągłym stole, ale do czegoś takiego nie doszło i obie strony starały się za wszelką cenę dochować tego kontraktu. Tak samo wybrano prezydenta Jaruzelskiego ostatecznie. Pytanie, czy trzeba było to zrobić. To wszystko było wynikiem też chęci dotrzymania tego porozumienia. Teraz na czym polegała ordynacja wyborcza i co to, dlaczego to było ważne w kontekście wyborów czerwcowych? Przejdziemy sobie do kolejnego slajdu. Dlaczego to było tak istotne? Ponieważ wybory czerwcowe, wybory, które miały się odbyć 4 czerwca, miały się odbyć także w drugiej turze, prawda? Chodziło o poparcie dla kandydatów, którzy mają powyżej 50%, oni się mieli dostać do Sejmu czy do Senatu, ten, który nie uzyskał takiego poparcia, się nie dostawał. W pierwszej turze skreślono masowo działaczy komunistycznych i to był też bardzo trudny moment tak naprawdę, ponieważ obawiano się do tego, że komuniści nie dotrzymają tego kontraktu okrągłego stołu i w trakcie po pierwszej kadencji zmieniono tą ordynację wyborczą i nawet Solidarność, też pisałem taki artykuł o kampanii wyborczej Solidarności po drugiej turze, jak Państwo zobaczą na łamach Gazety Wyborczej, czy tygodnika Solidarność wręcz namawia się do głosowania na reformatorskich działaczy komunistycznych, dlatego żeby dokoptować ich do władzy, dlatego żeby dotrzymać tego kontraktu okrągłego stołowego, żeby oni się zgodzili na zmiany, które miały miejsce. Ale najpierw przyjrzymy się kampanii, bo zawsze mówimy o tej kampanii działaczy Solidarności, a pomijamy tą działaczy komunistycznych. Ja też kiedyś analizowałem tą kampanię wyborczą solidarnościową i komunistyczną na przykładzie regionu toruńskiego, no i przyjrzałem się tym materiałom, w jaki sposób one wyglądały. To w przeciwieństwie do materiałów działaczy solidarnościowych, proszę zobaczyć, w jakiej stylistyce one były wykonane. Często na brązowym tle działacze partyjni zaczesani do tyłu albo takie znane twarze starali się namawiać do tego, żeby na nich głosować, a tak naprawdę starano się udowodnić, że nie głosujemy na szyldy partyjne, tylko oni są działaczami bezpartyjnymi. Taka była główna strategia strony rządowej i być może, że ludzie się dadzą nabrać na głosowanie bezkreślne, tak? Jako coś, co zostało im wcześniej zautomatyzowane w okresie PRL. Natomiast działacze Solidarnościowi, proszę zerknąć na plakaty i tu pytanie do Państwa. Co Państwo widzą na tych plakatach? Jakie strategie Państwo by to wyróżnili, jeżeli chodzi o kampanię działaczy Solidarności? Przede wszystkim symbol Solidarności, logo Solidarności, które powstało podczas strajku sierpniowego, prawda? Bardzo charakterystyczne i pod tym logiem Solidarności występujący kandydaci odróżniali się dosyć mocno, prawda? Co jeszcze? Barwy narodowe, to jest bardzo istotne, ta stylistyka biało-czerwona, prawda? Prostota przekazu. Mamy tutaj kowboja, który zamiast pistoletu ma głos wyborczy, prawda? Czyli no, pokojowa rewolucja. Proszę zwrócić uwagę na tą energię, kolorystykę i tak dalej. No ta kampania wyborcza się wyróżniała, zwłaszcza jak Państwo teraz zerkną sobie na ulotkę. Akurat Jan Kopcewicz pisze teraz książkę o UMK w okresie pierwszej Solidarności i akurat Jan Kopcewicz w stanie wojennym później odegrał dobrą, pozytywną rolę. On bronił studentów w zasadzie jako rektor. Ale mimo tego jakby ten entuzjazm w stosunku do PZ był ograniczony. Perswazja, ale przede wszystkim plakat z Lechem Wałęsą był bardzo istotny. Identyfikacja z liderem, prawda? Proszę zobaczyć, jaką ważną rolę odgrywa identyfikacja z liderem. Także powstanie Gazety Wyborczej. Rola Gazety Wyborczej, plakaty. Zachęcenie do głosowania polegało na tym. Po pierwsze, informacje jak głosować, żeby nie popełniać błędu, bo ta ordynacja była bardzo skomplikowana. Po drugie, żeby namawiać do głosowania, kampania profrekwencyjna, nie śpi, bo cię przegłosują. Pierwszy raz możesz wybierać, nie głosując przez lenistwo, oddasz mandat komunistom. I podział na my i oni, prawda? To było bardzo istotne. Głosujesz na nas, na Solidarność, pod logiem z Lechem Wałęsą albo na nich, którzy się skompromitowali. Czyli ta kampania wyborcza też przede wszystkim była bardzo dobrze
dobrze przeprowadzona i Gazeta Wyborcza powstaje jako takie medium, na łamach którego też mogli zaprezentować się kandydaci, prawda? Gazeta Wyborcza nie bez przyczyny nazywana jest wyborczą, ponieważ ona powstała, tak, taki był jej cel, żeby w dzienniku codziennie można było toczyć debaty i działacze Solidarnościowi mogli się w jakiś sposób zaprezentować. Proszę zobaczyć, nawet w Gazecie Wyborczej był taki fragment, znalazłem, o Lechu Jarosławie Kaczyńskim. Cechy osobiste mają identyczne, poczucie humoru, inteligencję, upór, stanowczość i flegmatyczny spokój, który nie opuścił ich nawet w dramatycznych momentach oblężenia stoczni, prawda? Proszę zobaczyć, przy wyborach czerwcowych nadal mówiły wiele ludzi, którzy mają w późniejszym okresie mieli zupełnie inne spojrzenie na te wybory czerwcowe i na okrągły stół, mieli w tym aspekcie bardzo podobne zdanie. I teraz na co chciałem zwrócić uwagę? Sukces strony Solidarnościowej, ale radość i chwila namysłu. O co chodzi? Po pierwszej turze wyborów, po 4 czerwca, zaczęto się zastanawiać. W Gazecie Wyborczej dzień, dwa dni później był taki artykuł Adama Michnika, właśnie radość i chwila namysłu. Czy, po pierwsze, komuniści zgodzą się na ten kontrakt? Czy Związek Radziecki te zmiany w Polsce nie potraktuje za zbyt daleko idące? Dyskusja na temat ordynacji wyborczej, że należy ją zmienić, żeby dokoptować też komunistów do władzy, prawda? Rzecz ostrzegał Michnik przed triumfalizmem, ale także takim triumfalizmem, który mógłby doprowadzić do tego, że teraz nagle rozliczymy komunistów, a nie był to jeszcze odpowiedni moment. Jak Państwo przeanalizują, w jaki sposób zaczyna funkcjonować Związek Radziecki, który zaczyna się rozpadać, z czasem Związek Radziecki zaczyna traktować opozycję jako partnera do rozmów. Adam Michnik jest zaproszony wręcz na Kreml do dyskusji, do dialogu na temat zmian, reform, na razie nie dotyczących wyjścia wojsk Układu Warszawskiego z terytorium naszego kraju, ale dotyczących różnego rodzaju reform gospodarczych. Dwa stanowiska, jeszcze bym zwrócił uwagę na to Państwu i taką różnicę, bo też analizowałem narrację w Gazecie Wyborczej i w tygodniku Solidarność. Gazeta Wyborcza, jej redaktorem naczelnym był Adam Michnik, a redaktorem tygodnika Solidarność Tadeusz Mazowiecki. I Tadeusz Mazowiecki napisał taki artykuł w odpowiedzi na artykuł Adama Michnika. Adam Michnik napisał w Gazecie Wyborczej: wasz prezydent, nasz premier, skoro Jaruzelski jest prezydentem, został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, to pozwólcie nam na wzięcie odpowiedzialności za rząd, prawda? Ale on to napisał wcześniej, jeszcze nie wyznaczając konkretnej osoby na to stanowisko, nie zwracając uwagi, kto mógłby być takim premierem. Natomiast krótko potem w tygodniku Solidarność napisał artykuł właśnie Tadeusz Mazowiecki, napisał: spiesz się powoli. I pisał tak: hola, hola przy tym braniem odpowiedzialności za rząd. Tak? Nie spieszmy się z tym, dajmy być może komunistom się skompromitować, a my dopiero jako opozycja naciskajmy na nich i dopiero w normalnych wyborach przejmijmy władzę. I splot historii sprawił, że to właśnie on został wyznaczony na tego premiera i że to on miał dokonać zmian w państwie, prawda? I że to on dokonał pierwszych zmian, głównie gospodarczych, ale rozpoczął cały proces transformacji. Ten gest wiktorii przez wiele osób do teraz jest traktowany jako gest zwycięstwa. I Tadeusz Mazowiecki został pierwszym demokratycznym premierem. Natomiast cena, jaką państwo nasze zapłaciło za to w wymiarze gospodarczym i społecznym, też jest bardzo wysoka. Mimo tego trzeba zwracać uwagę na ten cały kontekst, który miał miejsce przy samym desygnowaniu premiera. Kto mógł zostać premierem tak naprawdę? Było 3 kandydatów. Ktoś z Państwa jakieś typy? Kto był rozważany jako premier ze strony Solidarnościowej? Pomysł Jaruzelskiego początkowo, a później Kiszczaka właściwie upadł, oni nie mieli poparcia społecznego. Zresztą Jaruzelski wybrany w niedemokratycznych wyborach sam się zrzeka mandatu, ponieważ najwięcej protestów, też szczególnie ludzi młodych, ale nie tylko, dotyczyło tego, żeby wojska Układu Warszawskiego wyszły z naszego terytorium Związku Radzieckiego, a także żeby Jaruzelski oddał władzę. Nie miał legitymacji. Geremek, Kuroń. Geremek, Kuroń i Mazowiecki. Z nich 3 Mazowiecki był
komuniści byli w stanie się na niego zgodzić, prawda? Przedstawiciel środowisk inteligencji katolickiej, raczej człowiek nastawiony reformatorsko. Michnik zawsze i Kuroń byli przedstawieni jako ekstremiści. Co mnie dziwi, komuniści nie chcieli, żeby oni w ogóle wzięli udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Bardzo długo toczyły się debaty na ten temat, czy w ogóle ich do tych rozmów Okrągłego Stołu dopuścić, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, raz, że komandosi, czyli no te poglądy komunistyczne u nich się kształtowały przez wiele lat, ale po drugie też to oni jakby otworzyli się na tą stronę także komunistyczną w tym całym procesie dialogu, prawda? Geremek był uznawany za zbyt radykalnego, a może inaczej, miałby zbyt wiele władzy. Wałęsa też nie chciał mieć konkurencji, prawda? Nawet jest taki cytat z Wałęsy, że jak mi jeden króliczek podskakuje, to ja go w łeb i wyciągam następnego i dlatego wyciągnął Mazowieckiego. Trochę jest w tym takiej ironii, a trochę jest w tym takiej przezorności politycznej, żeby dokonać pewnych zmian, ale żeby w tym kontekście międzynarodowym uważać na to, do jakiej sytuacji to może doprowadzić. I teraz, w jakiej sytuacji znaleźli się komuniści, w jakiej znalazła się Solidarność? Solidarność wygrała. Gest zwycięstwa i wybory czerwcowe były zwycięstwem Solidarności. Komuniści przegrali, prawda? Ale w jaki sposób oceniać dialog i rozmowy przy Okrągłym Stole i otwartość na kompromis. Kolejny wniosek z tego eseju, który omawiamy, Osiatyńskiego. Osiatyński pisze, że gdyby komuniści widzieli, jaki jest rezultat wyborów czerwcowych, w życiu nie doszłoby do podpisania porozumienia Okrągłego Stołu i nie sposób się z tym nie zgodzić, prawda? Natomiast mimo tego w takiej sytuacji politycznej, w jakiej się znalazły obie strony, szukanie czasem wyjścia z sytuacji bez wyjścia jest też kluczem do tego, żeby jakby zrozumieć intencje drugiej strony. No to też bym zwrócił uwagę, prawda? Jakie rzeczy jeszcze dla Państwa? To jest pytanie też dla Państwa już na sam koniec, na taką krótką dyskusję, krótką rozmowę. Jakie rzeczy, jakie elementy tego całego procesu dochodzenia do Okrągłego Stołu i dialogu, który miał tam miejsce, postrzegają Państwo jako pozytywy, a co widzą Państwo jako coś negatywnego? Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Co należy pielęgnować jako wartość, jeżeli chodzi o rozmowę Okrągłego Stołu, a co Państwo uważają, że można było zrobić inaczej? Albo gdzie być może ten kompromis był zbyt daleko idący? Podjęcie rozmowy, prawda? Nie było dlatego alternatywy, chyba że doszłoby do wystąpień zbrojnych, społecznych na... Pokojowa metoda rozstrzygania konfliktów, na pewno jako pozytyw. Czyli nie było rozliczenia, czyli nie było tego przyspieszenia, prawda? Tutaj już Wałęsa czasami mówił o takim przyspieszeniu. Mazowiecki raczej był człowiekiem zachowawczym. Mówił, spiesz się powoli. Dokładnie, nawet w takiej sytuacji bez wyjścia. Różne są metody rozstrzygania konfliktów, prawda? Czasami też mamy mediatora. Kto pełnił rolę mediatora między opozycją a Solidarnością? Przedstawiciele Kościoła. To też jest bardzo istotne, prawda? Żeby się odnieść do tych pozytywnych aspektów. Być może jest jakiś podmiot, który jest w stanie pomóc nam się dogadać i wsłuchać się w argumenty obu stron. Umiejętność prowadzenia rozmowy z przeciwnikiem politycznym jest bardzo istotna. Proszę zwrócić uwagę na potrzebę kultury dialogu, tak? Nie było polskiego Tiananmen, a mogło się tak skończyć. To jest też 4 czerwca, proszę zobaczyć, prawda? 4 czerwca u nas wybory, a tam jednocześnie się okazuje, że wcale droga do demokracji nie musiała być taka oczywista. Mamy przeciwnik, a nie wróg, to oznacza, że musimy widzieć, w jakiej sytuacji druga strona jest też postawiona, prawda? Kto jest naciskany? Jakie argumenty były używane? Przez działaczy komunistycznych były używane takie argumenty, że aparat komunistyczny, aparat siłowy nie zaakceptuje tak daleko idącego kompromisu i dlatego my nie możemy się na to zgodzić. A argumentem strony solidarnościowej było to, że jeżeli oni się zgodzą, to stracą mandat społeczny, prawda, do podejmowania decyzji. Czyli też mamy jakieś tam
wentyl bezpieczeństwa, prawda? Że ktoś za nami stoi, ale to my jesteśmy tą grupą nastawioną dialogicznie. No tak, z wrogiem się nie rozmawia, do wroga się strzela. Gdybyśmy też tylko i wyłącznie w ten sposób podchodzili do sytuacji, to wszędzie byśmy mieli do czynienia z krwawą rewolucją. I teraz, jeżeli sobie nawet porównamy pokojowe rewolucje, które miały miejsce w Europie, a krwawe rewolucje, które miały miejsce w Afryce Północnej, prawda, po części, no bo tam w niektórych krajach konflikty do teraz nie wygasły, to znaczy, że państwa Afryki Północnej znalazły się w wiele trudniejszej sytuacji. Tam, gdzie dochodzi do eskalacji konfliktu, dochodzi do rozlewu krwi, często nie ma mowy już o dialogu, albo bardzo trudne jest porozumienie. Ciężko zrobić dwa kroki wstecz, jeżeli już się rozlała krew, prawda? W Polsce do tego nie doszło w takim wymiarze. Okrągły stół jest dyskredytowany, czasami jest traktowany arbitralnie, prawda? I chodzi tutaj bardziej o nasz elektorat. Pokazujemy naszemu elektoratowi, że odrzucamy, że albo coś jest czarne, albo jest białe, a nie do końca takie musi być, prawda? Życie to są odcienie szarości, a nie coś, co jest czarne albo białe. Nikt nie jest bohaterem i nikt nie jest jednoznacznie katem, prawda? Bo to zawsze musimy pewne rzeczy uporządkować i mam nadzieję, że to nie zabrzmiało to nasze spotkanie w taki sposób, że ja staram się Państwu pokazać, że to komuniści pełnili pozytywną rolę, bo tak nie było. I o tym też trzeba sobie powiedzieć wprost. Ale musimy też docenić formę wyjścia poza ramy, w których ktoś funkcjonował przez cały czas i próbę otwarcia się na inne spojrzenie, nawet jeżeli ona się pojawiła dopiero w trakcie rozmów, w trakcie dyskusji. Trudność rozmowy bez agresji, tak? Argumenty ad personam, czyli odnoszenie się do danej osoby, dyskredytowanie przeciwników politycznych i nieodnoszenie się do sprawy. Proszę zwrócić uwagę, że dyskutowano przy okrągłym stole i w podstolikach przede wszystkim o sprawie, a nie o sprawach personalnych. Zresztą komuniści zwrócili uwagę na coś takiego, że strona rządowa mówi, nie rozmawiamy o przeszłości, bo to może czasami zadrażniać, prawda? Dlaczego to może zadrażniać? Ponieważ dialog znajdujemy na pozytywnych aspektach, nie na tym, co sprawiło, że my się czujemy źle z tym, z którym toczymy dyskusję. Jeżeli my będziemy starali się pielęgnować nasze resentymenty albo to, co Niemcy zrobili nam podczas II wojny światowej, albo to, co zrobił nam Związek Radziecki i oskarżać o to społeczeństwa, prawda? Bardzo jest trudno zbudować dialog. Natomiast bardzo trzeba szukać porozumienia tam, gdzie mamy ze sobą coś wspólnego i odnosić się do tego, co jest w przyszłości, pamiętając przeszłość, rozliczając się z nią, prawda? Nie trywializując jej wcale, ale szukając wspólnego porozumienia. I to jest dosyć istotne też w sporach politycznych. Jeżeli chodzi o Solidarność Walczącą, to był jeden z aspektów ówczesnych działań, prawda? Ja nie odmawiam środowiskom niepodległościowym też prawa do tego, żeby kontestować Okrągły Stół. Dlaczego kontestować Okrągły Stół? Dlatego, że mogły być różne zdania na ten temat. Tak naprawdę obawy przed tym, co robi strona solidarnościowa, były bardzo duże i mogło się okazać, że wynik był zupełnie inny, tak? Być może trzeba było troszkę więcej czasu poczekać, aż się Związek Radziecki sam rozpadnie. Tego nie wiemy, ale historia pokazała i historia odpowiedziała na to pytanie wprost. Rozmowy Okrągłego Stołu zakończyły się sukcesem, ponieważ zwycięstwem przy Okrągłym Stole. Dobrze, ja widzę, że ten czas nam nieubłaganie płynie i właściwie spotkanie, które miało trwać godzinę, nam się też troszkę przedłużyło. Mam nadzieję, że też Państwo dobrze spędzili czas. A te wszystkie moje tezy starałem się wyłożyć w artykule, który Państwo dostaną też drogą mailową. Ja też zostawię mój adres mailowy, jeżeli chcą Państwo na przykład napisać polemikę w stosunku do tego, co napisałem, albo odpisać mi, zadać jakiekolwiek pytania, przenieść dyskusję drogą mailową, to proszę sobie zapisać mój adres. Proszę do mnie po prostu śmiało pisać. Możemy też taką dyskusję sobie
poszerzyć. Co więcej, jeżeli Państwo chcieliby, żebyśmy się wymienili różnego rodzaju materiałami, ja z chęcią Państwu prześlę artykuły, na przykład ten artykuł na temat wyborów czerwcowych w Toruniu, on został opublikowany w Dialogach Politycznych. Teraz w czasopiśmie Biznes, Media, Kultura zostanie opublikowany artykuł na temat kampanii czy obaw na łamach tygodnika Solidarność i Gazety Wyborczej po wyborach czerwcowych. Pisałem też o kampanii wyborczej na łamach Gazety Wyborczej, więc jestem otwarty też na Państwa spojrzenie, Państwa opinie. Jeżeli Państwo by chcieli skomentować to, co mówiłem, na przykład nie zgadzają się z czymś, ja jestem też otwarty na dyskusję. Jeszcze raz Państwu polecę. Być może popracujemy jeszcze przy okazji lekcji historii. Na tym podręczniku tam mamy starożytność i średniowiecze, no ale też jako historyk różnymi rzeczami się zajmuję. Zachęcam Państwa do odwiedzenia wystawy, ponieważ część z tej narracji, którą Państwu przekazuję, to, co chcieliśmy powiedzieć poprzez wystawę stałą. To znaczy, że prawa człowieka są wspólnym mianownikiem, o który warto walczyć i budują wspólnotę. Po drugie, że pokojowe rozstrzyganie konfliktów jest lepsze od otwartego konfliktu, dialog jako metoda rozstrzygania konfliktów, niż wojna, gdzie giną ludzie albo jakieś konflikty społeczne. No i także, że ludzie kiedyś walczyli o to i musieli się zmagać z tym systemem po to, żebyśmy my mogli żyć teraz w demokratycznym kraju, prawda? Proszę zobaczyć, jak my teraz obecnie cenimy sobie wolności, które teraz są ograniczane. Jak źle się czujemy z brakiem wolności, będąc w domu albo mając różnego rodzaju ograniczenia w życiu publicznym, prawda? My musimy się nauczyć od ludzi z przeszłości, od działaczy opozycji, w jaki sposób oni potrafili radzić sobie w tej trudnej sytuacji po to, żeby w takim wolnym kraju można było żyć. Ja dziękuję już Państwu za spotkanie. Jest spacer online jak najbardziej. Dziękuję Państwu za spotkanie. Ja za chwilę się wyłączę. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to jestem jeszcze dostępny ewentualnie na forum. Widzę, że już... Hej. Hej, hej. Przepraszam, że Ci przerwałam. Tak, ja już się z Państwem pożegnam, wyłączę kamerę, jestem dostępny jeszcze na forum i posłucham jakby tego, o czym jeszcze mówicie teraz obecnie. No i zachęcam do pisania do mnie, czy drogą mailową, czy do współpracy w przyszłości, też z chęcią w przyszłości Państwa oprowadzę po ECS-ie, opowiem też tą historię, jak będzie tylko taka możliwość. Mam nadzieję, że spotkamy się też nie tylko poprzez sieć, ale też u nas w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności. Dziękuję bardzo Państwu za spotkanie. Dziękujemy Ci bardzo, bardzo Jakubie. Cieszę się, że ze mną, z nami tutaj byłeś. Bardzo też dziękuję Ci, Agnieszko, za to, że czuwałaś cały czas w tle. Ja zapraszam Państwa serdecznie na stronę ECS, na wirtualny spacer. Przykro mi, że nie możemy w tym roku Was, dzieciaków i Państwa, zabrać tam osobiście, natomiast mam nadzieję, że nam się to uda w przyszłym roku na pewno. Mam nadzieję, że uda nam się też zorganizować więcej tego typu webinariów. Ja też czekam na informacje od Państwa o Państwa potrzebach i zasobach. Oczywiście Solidarna Szkoła jest poświęcona przede wszystkim temu przełomowi i transformacji ustrojowej, natomiast to, co jest związane z Solidarnością, także Solidarnością społeczną, jest także w kręgu naszych zainteresowań, więc wszystkie tematy, czy to, co możemy pogłębić, czekam na Państwa propozycje, proszę po prostu do mnie napisać na maila aneta.derda@maupa.org.pl. My, mail jest także dostępny na stronie programu Solidarna Szkoła i zapraszam do zaglądania tam i także proszę o informacje, co się dzieje w programach i co się dzieje u Państwa. Ja też się w tej chwili wyłączę. Tak jak już napisałam na forum, zaświadczenia będą wysyłane jutro, zbierzemy materiały, to co Jakub Kufel Państwu też obiecał, pewnie jeszcze coś zmieni, dopisze
i jutro już całość do Państwa powinna dotrzeć wraz z linkiem do zaświadczeń. Ja bardzo dziękuję też dzieciakom, i uczniom, i nastolatkom, którzy tyle wytrzymaliście, mimo że temat był bardzo trudny. Cieszę się, że byliście z nami. Mam nadzieję, że to też będzie taka dobra okazja, żeby sobie podyskutować ze swoimi opiekunami, z nauczycielami na ten temat. Wyłączę się w tej chwili i będę jeszcze, zanim wyłączę zupełnie stronę, pobędę jeszcze chwilkę z Państwem tutaj na forum w tle, więc jeżeli Państwo jeszcze mają jakieś pytania czy wątpliwości, to proszę napisać, a ja serdecznie i z całego serca Państwu dziękuję. Do zobaczenia.